Któż z nas nie oglądał kultowego filmu Twister, w którym to nieustraszona grupa badaczy ściga ogromną trąbę powietrzną? Piękna, lecz niosąca śmierć. Średnia prędkość wiatru w cyklonie to 400 km na godzinę, a w skrajnych przypadkach może dochodzić do ponad 500 i skutkować niewyobrażalnymi zniszczeniami. Wiatr jest w stanie podnieść budynki o silnych szkieletach razem z fundamentami. Przed Wami 5 najgroźniejszych trąb powietrznych ostatniego stulecia. Zapraszam do oglądania. W 1925 roku przez Stany Zjednoczone przeszło najbardziej śmiercionośne tornado w historii państwa. Zapisało się również w kartach historii jako jedne z najbardziej niezwykłych. W ciągu kilku godzin pokonało dystans 350 km praktycznie w linii prostej. Jego trasa obejmowała 3 stany. Ścieżka zniszczeń miała od 800 do 1600 metrów szerokości, a średnia prędkość przemieszczania wynosiła 94 km na godzinę, momentami przyspieszając do 117 km na godzinę. Przerażający pas katastrofalnych zniszczeń, w których śmierć poniosło 700 osób, a tysiące zostało rannych. Zapewne fakt ten wiąże się z tym, że w tamtych czasach nie było znanego nam współcześnie systemu ostrzeżeń, który mógłby tych ludzi uratować. Specjaliści szacują, że tornado miało się 4F, czyli prędkość wiatru oscylowała między 300 a 400 km na godzinę. Najsilniejsze tornado, jakie miało miejsce w Polsce, odwiedziło Lublin 20 lipca 1931 roku. Łamało drzewa, niszczyło 50-centymetrowej grubości mury domów, przewracało stojące na torach załadowane wagony, miażdżąc żelazne konstrukcje. Wiatr wewnątrz wiru przekraczał 370 km na godzinę. Dnia 20 lipca wieczorem zaczęło się w Lublinie chmurzyć i zerwał się porywisty wicher, który niebawem przeszedł w huragan. Równocześnie rozpętała się burza z nawałnicą, która swoje najwyższe napięcie osiągnęła o godzinie 7. Nawałnica ta miała skutki wręcz katastrofalne i wyrządziła ogromne szkody w Lublinie i jego okolicach. O sile huraganu świadczy fakt, że dachy zrywane były z domów jak papier. W całym mieście wybuchła panika, ludzie biegali jak oszalali, chroniąc się do bram, gdyż w powietrzu latały belki i cegły pozrzucane z domów. W okolicy gazowni trąba powietrzna zwaliła kilkudziesięciometrowy komin w młynie Blachmana. Mocno ucierpiał również dworzec kolejowy i ulica Krochmalna, gdzie trąba powietrzna zniszczyła piękną aleję wysadzaną topolami. Uszkodzona została także gazownia miejska, wskutek czego Lublin przez wieczór i noc pogrążony był w ciemnościach, co niezmiernie utrudniało akcję ratunkową. Sytuację uratowała dopiero pomoc wojskowa, która dostarczyła reflektorów, przy świetle których rozpoczęto poszukiwania rannych. W majątku Tatary, tuż za miastem, zapaliły się wszystkie budynki, grzebiąc pod gruzami mieszkańców. Spod rumowisk wydobyto 2 trupy i kilkunastu rannych. 3 i 4 kwietnia 1974 roku zapisał się w pamięci Amerykanów przez serię tornad, które wielu uznaje za najsilniejsze w historii. 13 stanów, 18 godzin, 148 tornad, z czego 7 miało siłę 5F, a 30 ponad 4F. Po dzień dzisiejszy nie było roku, w którym powstałoby tyle trąb powietrznych o sile ponad 4F, co tam, podczas kilkunastu godzin. 300 osób zginęło, ponad 5 tysięcy zostało rannych. Straty materialne natomiast oszacowano na rekordową sumę kilku miliardów dolarów. Aura dla mieszkańców tych terenów nie jest łaskawa. 37 lat później przeszła kolejna fala tornad, która tym razem została zakwalifikowana jako rekordowa pod względem ilości. 4 dni, 21 stanów i Kanada, 355 tornad, z czego aż 211 zanotowano 27 kwietnia. Absolutny jednodniowy rekord. Rozpiętość ich siły wynosiła od F2 do F5. Zginęło 300 osób, a straty szacowano na 11 milionów dolarów. Kwietnia 1989 roku przez najbiedniejsze dzielnice Bangladeszu przeszło najbardziej śmiercionośne tornado spośród zapisanych na kartach historii. Śmierć poniosło ponad 1200 osób, 12 tysięcy zostało rannych, a 80 tysięcy straciło dach nad głową. Zapewne główną przyczyną tak dużej liczby ofiar był fakt, iż są to bardzo biedne dzielnice, slumsy, w których, jak łatwo sobie wyobrazić, konstrukcje domów są bardzo kiepskiej jakości. Na obszarze tym przez 6 miesięcy panowała susza, co stwarzało dobre warunki do rozwoju tornada.
Drzewa zostały powyrywane z korzeniami, a budynki zniszczone w promieniu 6 km od ścieżki trąby powietrznej. Straty oszacowano na 1,5 miliona dolarów. Tornada w tym kraju nie są rzadkością. Pod względem częstotliwości plasują się za Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Analizując ostatnie 50 lat, przez Bangladesz przeszło kilkanaście tornad, które w sumie zabrały ze sobą ponad 500 ofiar. 3 maja 1999 roku przez stan Oklahoma przeszło 70 tornad, które przyniosły śmierć 40 osobom i raniły ponad 500. Straty wyniosły ponad miliard dolarów. Dzięki pomiarom dokonanym przez aparat Dopplera umieszczony na wysokości 30 metrów od powierzchni Ziemi zanotowano rekordową prędkość wiatru, którego maksymalne podmuchy osiągały 510 km na godzinę wewnątrz wiru. Rekord ten nie został jednak uznany, ponieważ za oficjalne uznaje się prędkości mierzone na poziomie Ziemi. Historia lubi się powtarzać. 14 lat później przeszło kolejne gigantyczne tornado, niosąc ogromne straty. Wir o sile F5 przyniósł śmierć 25 osobom i ranił ponad 400. Miejmy nadzieję, że u nas już się to nie powtórzy, a los dla mieszkańców Ziemi będzie bardziej łaskawy. Dzięki za obejrzenie. Już wkrótce prehistoria. Bądźcie czujni. Pozdrawiam.